No ręce opadają. Naprawdę, ja pracowałam w szkole bardzo długo, 45 lat i pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Słowo daję, że nawet za komuny nie mieliśmy takiego narzucania, takiego stylu pracy. Pracowałam w różnych warunkach i przerobiłam naprawdę mnóstwo reform oświatowych. To, co w tej chwili się dzieje, to jest nieprawdopodobne, to jest niszczenie naszych dzieci. Degradacja szkoły totalna. Co znaczy, że szkoły co będą robiły? Przychodzą z naornę. Pewnie nam każą nawet i kropkę stawiać w odpowiednim miejscu. I wychodzą, tak? Będziemy odhaczali realizację tematów lekcyjnych i na tym będzie koniec. Po co dzieciom jest taka praca z podręcznikiem? Dzieci muszą się rozwijać. One będą tworzyły naszą przyszłość. Jeżeli my im będziemy ograniczać możliwości współpracy z innymi, to się nie nauczą życia w grupie, w społeczeństwie. Także jestem strasznym przeciwnikiem ograniczeń ze strony pana ministra wprowadzanych.